Wszelkie opowieści o wielkim głodzie na Ukrainie są przesadą lub złośliwą propagandą. Pisał w latach 30. Walter Duranty, korespondent New York Timesa w Moskwie, podczas gdy miliony Ukraińców umierały z głodu wywołanego przymusową kolektywizacją rolnictwa. Według dziennikarza obozy Gułagu były w zasadzie takim rodzajem wspólnot kolonistów, a zsyłani na Syberię kułacy żyli w świetnych warunkach. Był on autorem serii popularnych i wpływowych reportaży wychwalających Związek Radziecki, za które w 1932 roku otrzymał Nagrodę Pulitzera. Co ciekawe, jak ustaliła w 2003 roku komisja rozważająca unieważnienie tej nagrody, nie ma dowodów, że Duranty próbował umyślnie oszukać opinię publiczną. Naprawdę wierzył on w radziecką propagandę i uznawał ZSRR za kraj dumnie niosący latarnię postępu w kierunku socjalistycznej utopii, któremu można wybaczyć drobne potknięcia i który warto wychwalać i reklamować w opresyjnych i zacofanych społeczeństwach Zachodu. I to właśnie jest przykład pożytecznego idioty. Powstanie wyrażenia pożyteczny idiota przypisuje się samemu Leninowi, który w taki sposób miał określać zachodnich dziennikarzy wypowiadających się w entuzjastycznych słowach na temat rewolucji bolszewickiej. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów, że sam Lenin używał tego zwrotu, choć mógł być dla niego inspiracją. Będąc świadom problemów ZSRR, takich jak zniszczenia po wojnie domowej, powszechny głód czy konieczność zwalczania aktywnych opozycjonistów, doceniał inicjatywę zachodnich reporterów i polityków, którzy robili mu dobrą prasę z zachwytem opisując jego sukcesy w budowaniu komunizmu. Na przykład w liście do swojego komisarza do spraw zagranicznych tak opisywał jednego z uczestników konferencji w Genui. Henderson jest tak głupi jak Kiereński i dlatego jest nam pomocny. Nawiązując w ten sposób do Aleksandra Kiereńskiego, który przyczynił się do obalenia cara, a którego rząd tymczasowy został następnie obalony przez bolszewików. Z czasem opisywane pojęcie zaczęło jednak ewoluować. Po II wojnie światowej wykorzystywali je głównie amerykańscy antykomuniści, którzy używali go jako pejoratywnego zwrotu wobec tych, którzy popierali lub działali na rzecz ZSRR. Wykorzystywali je także politycy radzieccy, choć w innym kontekście. Ławrientij Beria, ludowy komisarz spraw wewnętrznych Związku Radzieckiego, pożytecznymi idiotami nazywał członków niektórych organizacji pacyfistycznych na Zachodzie, w skład których wchodzili także tajni współpracownicy radzieckich służb. Beria w tym kontekście pisał, że Zachód sam się unicestwi, wystarczy mu podsunąć odpowiednie środki. Pojęcie to równie często padało pod adresem powojennych francuskich intelektualistów, którzy starali się usprawiedliwiać politykę Związku Radzieckiego, nawet gdy jasne okazało się, że poziom życia w Rosji Radzieckiej czy krajach przez nią okupowanych jest zdecydowanie niższy niż na Zachodzie, a władza komunistyczna zaprowadza swój porządek przy użyciu terroru. Wśród takich osób znajdowali się choćby Simone de Beauvoir czy noblista Jean-Paul Sartre, który to podczas brutalnej pacyfikacji protestów na Węgrzech w 1956 bronił Związku Radzieckiego i martwił się jedynie tym, że informowanie o takich zdarzeniach może źle wpłynąć na oceny obserwatorów i dać dodatkowe argumenty środowiskom antykomunistycznym. Według historyka Tonego Giutta taka postawa elit francuskich może wynikać z tego, jak wyglądała historia samej Francji. Kraj, który zdaniem wielu zapoczątkował proces zmian społeczno-politycznych w Europie w XIX i XX wieku, żył w przeświadczeniu, że jedynym sposobem na obalenie dominacji burżuazji w społeczeństwie jest gwałtowna i brutalna rewolucja, która odsunie stare, zdegenerowane elity i pozwoli zaprowadzić nowy porządek. W związku z tym rewolucja bolszewicka była przez nich postrzegana jako początek światowej rewolucji, która zmieni zastany porządek społeczny. Ignorując jednak przy tym kwestie takie jak niewydolność gospodarczą komunizmu, przemoc stosowaną przez władzę ludową czy represje wobec opozycji politycznej. Ukoronowaniem takiego myślenia był z pewnością rok 1973, kiedy z ZSRR wydalono Aleksandra Sołżenicyna po tym jak na Zachodzie opublikowano jego książkę Archipelag Gułag, opisującą makabryczne doświadczenia, jakie przeżył autor w obozach pracy na terenie Rosji. Książka poświęca wiele miejsca analizie ludzkiej natury, jednak nade wszystko krytykuje reżim komunistyczny jako nieludzki i zbrodniczy. Jak łatwo się domyślić, francuska prasa w tamtym okresie dyskredytowała Sołżenicyna z tego właśnie powodu. Dziennik Le Monde określał pisarza mianem hitlerowca, negując jego doniesienia jako efekt fanatyzmu. Nie jest to zresztą jedyny przykład tak dezinformacyjnej działalności francuskiej prasy. Jeszcze w latach 40. dziennik Le Figaro usprawiedliwiał w swoich artykułach oddanie Polski w ręce Stalina po II wojnie światowej, argumentując, iż włączenie Polski do systemu politycznego Związku Radzieckiego nie jest ani okupacją, ani protektoratem, ani też formą wasalizmu. Jest to rodzaj szerokiej i trwałej współpracy.
Współcześnie pojęcie pożyteczny idiota nabrało już znacznie szerszego znaczenia i najczęściej jest wykorzystywane ogólnie w celu krytykowania ludzi powielających propagandę lub działających na rzecz obcych rządów i systemów. Używał go jednak także wspomniany historyk Tony Judd, który w ten sposób atakował amerykańskich intelektualistów broniących motywów inwazji USA na Irak, a krytykujących jedynie sposób jej przeprowadzania. Pojęcie wykorzystywał także historyk Humberto Fontowa w tytule swojej książki z 2007 roku, w której opisywał brutalną działalność Che Guevary, a pożytecznymi idiotami nazywał celebrytów i artystów, którzy zrobili z niego idola młodzieży. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.